Cześć, witajcie z tej strony Gryci 79. Dzisiaj druga część filmu jak zdobyć pełną flotę fregat. Oczywiście żywych fregat. W poprzedniej części pokazałem wam jak zdobyć pierwszą z nich. I tak jak mówiłem, faktycznie odpowiedzi, których udzielamy, będą miały znaczenie, jeśli chodzi o statystyki fregaty. No, że nam się trafiła dość słaba, bo klasy C. Zapolujmy na coś lepszego. Dzisiaj mam dla was 5 lokacji z 5 fregatami klasy S, także serdecznie zapraszam. Zacznijmy od podstaw, czyli pamiętajcie o wyłączonym multi, żeby się nie zdarzyło, że ktoś wam ją podpierniczy. Pamiętajcie, żeby posiadać wykrywacz anomalii. Wykrywacz anomalii możemy dość łatwo zdobyć, niszcząc meteoryty w przestrzeni kosmicznej. Warto także mieć antenę snów. Nie wiem, czy to jest must have, ale lepiej mieć niż latać bez celu. No dobrze, zacznijmy. Zaczniemy od czerwonej fregaty z długim ogonkiem. Bazę strzelił, co prawda zapomniał o zasilaniu. Nieskończone grzęsawisko. Przestrzeń kosmiczną. O, tutaj kolejna baza. Sporo ludzi się tu rozgościło, widzę. Przyglądam się, ciekawa kolorystyka frachtowców, ale to chyba planeta się tylko odbijała. No dobrze, co teraz musimy zrobić? Odpalić nasz skaner anomalii. No i wejść w warpa. Teraz musimy poczekać na zew żywej fregaty, także wszelkie inne jakieś anomalie ignorujcie, wykryto pieśń wieloryby, właśnie na to czekaliśmy, podleśmy.
i zagadajmy. Nie ukrywam, że jest śliczna, czerwona. Z długim ogonem. No i zerknijmy. Pięknie, SK. Walka 21, eksploracja 12, 13 i teoretycznie można powiedzieć, że jakaś bojowa, tak? No i tylko 38 milionów, nie jest to jakoś bardzo dużo. Bierzemy. Przyleciało. Dobrze, lećmy w takim razie po drugą. Zapomniałem wam wspomnieć na początku, oczywiście wszystkie fregaty poszukujemy w galaktyce Euklidesa, także nie skaczcie z żadnej innej, ponieważ nie gwarantuje efektu. Aktywujmy nasz portal. Ale tutaj bojek. A, baza z portalem. Patrzcie jak... Lećmy w kosmos poszukać naszej fregaty. Czyżby czarna dziura? A nie, to baza. No i jak poprzednio. Odpalamy skaner i zasuwamy. Przy okazji trochę się dowiedziałem o jedzonku dla fregat. Można im dawać składniki odżywcze. Wiadomo, że im bardziej niespotykane, tym bardziej podniosą staty. Ukryto pieśń wieloryba, ale powiem wam, że ten naprawdę kazał na siebie długo czekać. Trwało to około 7 minut. Ale powiem wam, że wygląda fajnie. No,
szału, powiedziałbym, ale mamy fregatę handlową. 52 miliony. No, niestety trzeba się przygotować na wydatek 500 milionów mniej więcej, żeby sobie pełną flotę uzbierać. Także mamy drugą z pięciu. Zostały trzy. No dobrze, lećmy po trzecim w takim razie. Duna, czy co? Dobra, spalona planeta. Zapowiada się ciekawie. O proszę, w układzie wyjętym spod prawa jesteśmy. Nowy wpis w przewodniku. Ciekawe, bo generalnie nieraz już byłem w układzie wyjętym spod prawa. No ale nie po to tu jesteśmy, jak już mówiłem, lećmy na poszukiwania kolejnej fregaty. Naprawdę w dziula zrobili. Podobają mi się te z długim ogonem. To w ogóle jak smok wygląda. Kurde, nie strzelaj do niej. Petardycznie. Eksploracja. Czyli byśmy mieli jedną z walki, jedną z eksploracji i jedną z handlu. W sumie tylko 40 maniek. No, oczywiście, że bierzemy. Dobrze, czyli mamy wojskową, ekspedycyjną i handlową. Lecimy po następne.
Zdecydowanie coś ciekawego tutaj musi być, skoro tyle bojek. Sprawdźmy to. Ten mi kazał już na siebie już naprawdę czekać bardzo długo. 20% silnika, czyli około 8 minut, bo na 10 minut mi starcza zbiornik. Ale jest ładny. W ogóle zauważyłem, że bardzo dużo koordynatów sprzed pół roku i więcej nie działa. Często jest tak, że zamiast na sygnał fregaty trafiamy na sygnał SOS. Dla mnie to już jest znak, że nie ma sensu szukać dalej i po prostu zmieniam układ, bo... Eksploracja 23. No dobrze, będziemy mieli dwie do eksploracji, bo widzę, że tutaj wsparcia nie ma. Czyli chciałbym mieć dwie do walki, dwie do eksploracji, jedną do przemysłu, jedną do handlu. I tak będzie wyglądała zapewne nasza flota. No dobrze, bierzmy ją i wracajmy do domu, żeby móc... Dobra, udało nam się zdobyć 4 fregaty, została ostatnia. Więc już bez zwłoki zasuwajmy po nią. Filmik, który uda mi się nagrać w pół godzinki. A tu się okazuje, że 2/3 koordynatów, które znalazłem, jest nieaktualne. Nie ma się co zrażać, szukamy dalej. Lecimy z nim pokazać. Mam wrażenie, że trochę wydłużono czasy, jakie są potrzebne do odnalezienia konkretnych fregat. Ponieważ zajęło mi to prawie 10 minut, żeby znaleźć tą.
No i mamy kolejną walkę. Status organizmu mściwy. No pewnie, że bierzemy, no nie po to tyle go szukałem. No dobrze, także mamy ogarnięte wszystkie 5 fregat. Pozostaje sprawdzić, czy mamy je u nas na statku. Jesteśmy u mnie na statku, teraz obejrzyjmy nasze fregaty, które udało się zdobyć. Nie chcę ulepszeń. Warpa też nie. Zarządzanie flotą. Raz, dwa, trzy, cztery. I 5. Mamy tak, eksplorację. Eksplorację. Ta jest fajna. Bardzo mi się podoba. Handel. Walkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. W sumie jakaś przemysłowa by się przydała tak naprawdę zamiast tej jednej eksploracji. Małe niedopatrzenie z mojej strony, ale może porozbijamy je do innych flot. Jeszcze zobaczymy. W każdym razie 5 fregat klasa S. W sumie nie takie drogie jak kiedyś były. Pamiętam, że kosztowały po 100 milionów i lepiej, także tutaj za 5 fregat zmieściliśmy się chyba mniej więcej w 250 milionach, więc nie jest to jakiś bardzo duży koszt w tej chwili. Taki mały update jeszcze na koniec. A propos jedzonka. Weźmy może tego. Co robi jedzenie? Sprawdzę na heksojagodzie, którą użyłem wcześniej. Niestety na fregacie, która była do walki. I zamieniłem ją w fregatę handlową, ale spójrzcie na statystyki. Generalnie bardzo mocno podnosi. Nie wiem, czy można to zrobić ileś razy, czy będzie to jednorazowe. Zaraz się przekonamy. 14, 13, 9, 22. A byśmy musieli coś innego wziąć. Zerknijmy. Weźmy sobie na przykład słodki korzeń. I z handlowej fregaty mamy przemysłową. No myślę, że warto poświęcić tutaj trochę czasu, albo chociaż poszperać w internecie. No i tyle. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.